prawda, moi drodzy, że są już oświetlone choinki. To prawda, że stoi przy ołtarzu żłobek, ale on jest jeszcze pusty. Potrzebny nam jest jeszcze kilka dni, abyśmy postawili tę kropkę na i, by mógł Jezus Chrystus nie tylko narodzić się we wspólnocie Kościoła, symbolicznie w żłobku betlejemskim, ale przede wszystkim, by mógł narodzić się w nas. Na zbliżające się święta niech Pan obdarzy każdego z osobna swoim pokojem. Życzę Państwu, żebyście w tym dniu i w wszystkich kolejnych dniach nadchodzącego roku potrafili zawsze radować się tym, co otrzymujecie, tym, co jest Wam dane. Życzę Państwu, żeby nigdy tej miłości, przyjaźni, pomocy nie zabrakło w Waszym życiu. Abyście byli tymi prezentami obdarowywani, ale również abyście mogli innych tym obdarowywać. Życzę Wam, żeby ten dzień Wigilii nie był dniem samotności, ale przepełniony miłością i radością. Aby w Waszym sąsiedztwie również panowała miłość, radość i żeby nikomu nie zabrakło ciepła wigilijnej gwiazdy.